Cześć, tutaj Krzysiek, kolejny odcinek z programu Fusion poradnik. Dzisiaj o narzędziach ja pokazywałem taki, taki skrót klawiszowy Shift i Spacja, który wyświetla wszystkie narzędzia i pozwala swobodnie wpisywać dowolne słowa w języku angielskim, które wyświetlają narzędzia związanymi z tymi słowami. Ale co jeżeli nie znamy dokładnie tego słowa w języku angielskim, lub nie wiemy dokładnie, jak nazywa się ten efekt, a chcemy użyć na przykład mgły. No to akurat jest tutaj proste, możemy sobie po angielsku wpisać, ale jest w programie wbudowane narzędzie, które pozwala nam sobie swobodnie wybierać efekty z takiego wizualnego nawet widoku. Gdzie to jest? U góry jest taka ikonka, jak gdyby taka szuflada lub skrzynka. Kiedy ją klikniemy, nam się taki katalog. Co to jest? Tutaj teraz wystarczy przejść sobie o Tools, Narzędzia. Tutaj są wszystkie narzędzia poukładane ładnie w kategorie. Na przykład, i teraz tutaj tak możemy sobie teraz albo tłumaczyć te poszczególne słowa, lub skupić się na tych obrazkach, które bardzo fajnie wszystko e, demonstrują. Wystarczy chwila zabawy z tym, a będzie dla Was naprawdę wszystko jasne, e, do czego który efekt e, służy. Nie ma też żadnych przeszkód, żeby sobie nie poeksperymentować e, tutaj właśnie z tymi. Narzędziami. Tu jest bardzo dużo narzędzi, i każda ma swoją taką graficzną reprezentację, która pomoże wam się zorientować w tym, jak to narzędzie działa. Co tutaj jest jeszcze fajnego, i o tym warto wiedzieć, bo to nie wszędzie jest pokazywane. Ja też szukałem w internecie różnych porad do tego programu, i na tą akurat poradę. Dosyć późno trafiłem, a uważam, że jest to jedna z bardziej podstawowych rzeczy, szczególnie dla początkujących takich jak ja, które stawiają pierwsze kroki z tym programem. Co tu jest jeszcze ciekawego? Ciekawym na pewno jest efektem to, co pokazywałem, zmiana koloru. Tutaj każde narzędzie ma bardzo dużo opcji, które zmieniają końcowy efekt. Załóżmy jednak, że bardzo dużo pracy włożyliśmy w ustawienie tego naszego ulubionego. W tym wypadku odcienia tutaj bardzo precyzyjnie wszystko sobie ustawiliśmy. No i teraz tak, ten projekt sobie zapiszemy, ale chcielibyśmy dokładnie ten sam efekt użyć w innym naszym projekcie. Czy musimy zapamiętywać te wszystkie ustawienia i tak dalej? No nie musimy. Tutaj jest taka fajna opcja w tym programie, że możemy do ustawienia danego efektu zapisywać i później dowolnie używać w innych projektach. Tutaj pokażę, jak to zrobić. U góry jest nazwa tego efektu. Najechać sobie na to trzeba myszką. Kliknąć prawym przyciskiem myszki. Wybrać Settings, czyli ustawienia. I wybrać Save As, czyli zapisz jako. I tutaj wpisujemy nazwę. W tym wypadku sobie wpiszę moje kolory. Niech tak się to nazywa. To jest tylko przykładowo. Co się teraz dzieje? Załóżmy, że ja tutaj dalej się będę bawił. Ale stwierdziłem, że zielony będzie lepszy. No, ale teraz tak, tu już pozmieniałem wszystko, i teraz jak do tego wrócić? No, wiadomo, skasuję sobie teraz ten efekt, i chciałbym tutaj teraz załadować efekt. Jeszcze sobie tutaj klikniemy, kolor korektor. Kiedy wskoczy nam kolor kolek, korektor, znowu, no to widzimy, że efektu żadnego nie ma. Możemy tutaj znowu się bawić, ale my chcemy użyć dokładnie tego ustawienia, które tam mieliśmy. Klikamy sobie znowu na tą nazwę, prawym przyciskiem myszki wybieramy Settings, ale tym razem wybieramy ładuj, załaduj i wybieramy te moje kolory. O, i mamy! Wszystkie dokładnie ustawienia w każdej zakładce tego narzędzia będą dokładnie takie, jak chcieliśmy. Mam nadzieję, że to Wam też pomoże w Waszych bojach i nauce programu. Dzięki za uwagę! Hej!